Chciałbym teraz jeszcze jedną rzecz zrobić w związku z tym, że stawiam tu ten stołek. Wyrazić swoją nienawiść do tej doniczki tutaj. Nie będzie. Chciałbym, żebyśmy mieli inną doniczkę. Większą. Złóżmy się wszyscy na bardzo dużą doniczkę teraz, proszę. Zbierajmy pieniądze. Siejmy w królestwo, ludzie. Bo kto sieje w królestwo, tak, ten szerzy królestwo. Siejąc królestwo, szerzysz królestwo. Pieniądze są jedną z dróg, bardzo ważną drogą do tego, aby Ewangelia się rozchodziła. Rozumiesz? I tam, gdzie dajesz zasiew, tam musisz zrozumieć, że przykładasz swoją rękę do kolejnych nawróceń. Do kolejnych nawróceń. I takim samym, pamiętam, że jest taki fragment w Piśmie Świętym, jak Dawid ze swoją drużyną wyrusza za wrogiem. Część ludzi zostawia, aby pilnowali ich rzeczy. Oni napadają na wroga, bo tam wróg ich okradł, odbierają to, co wróg zabrał. I jeszcze rabują wroga, bo Dawid nie był taki w ciemię bity, on brał zawsze więcej. No i jak oni przyjechali do obozu, to jeden z jego przywódców powiedział: nam się należy więcej, bo my byliśmy na pierwszej linii i walczyliśmy i odbieraliśmy to, co nasze. A ci, którzy pilnowali tutaj obozu, dostaną mniejszą działkę. Taka propozycja padła od przywódców. I wtedy Dawid powiedział bardzo ważną rzecz. Tak nie będzie. Gdyż tak samo ważny jest ten, który uderza na wroga, jak i ten, kto pilnuje juków. Jest napisane i od tej pory stało się to prawem w Izraelu. Stało się to prawem w Izraelu. Jeżeli nie jesteś człowiekiem w pierwszej linii uderzenia, nie głosisz Ewangelii tak często, z taką częstotliwością, jak inni ludzie. Jeżeli z taką częstotliwością nie uzdrawiasz, nie uwalniasz, nie nauczasz, nie prorokujesz, nie jesteś taką osobą publiczną, jak wielu innych, tak? Ale siejesz pieniądze, tak? To wykonujesz taką samą pracę. To jest ta sama praca. Bo ci ludzie mogą to robić dlatego, że mają na to pieniądze. Że oni to, że mogą sobie kupić sprzęt, tak? Że mogą mieć na paliwo, rozumiesz? Że mogą mieć salę. Chcę, żebyś to zrozumiał. To jest mega istotna sprawa. Poza tym, jeżeli w twoim sercu dokonujesz zwrotu pod tytułem: ja będę, Panie Boże, budował swoje życie finansowe pod kątem szerzenia królestwa, to dopiero zobaczysz, jak to wygląda. Dopiero zobaczysz. I już wśród was są tutaj ludzie, którzy w ogóle do głowy mi przyjdzie, żeby przynosić dziesięcinę do kościoła. Wiecie, co to jest dziesięcina w kościele? To jest rozruch. Ty się rozkręcasz na tym. Rozkręcasz się. Dlatego, że im więcej będziesz zarabiał, tak? Tym więcej możesz siać w królestwo. Bo co jest z nami, ludzie? To, że coraz więcej zarabiamy, to nie oznacza, tak? Że my w ogóle wchodzimy na coraz wyższe poziomy w ogóle wegetacji. Bo tak nie jest. Bo my jesteśmy święci i zaspokojeni. Rozumiesz? Zarabiać pieniądze będziesz coraz większe. Ale gwarantuję ci, że jak twoje serce jest przyczepione bardzo mocno do Chrystusa, to nigdy nie będziesz chciał różnych rzeczy. Bo ja na przykład, ludzie mnie pytają, a ty nie możesz mieć? Ja mówię, ale ja nie chcę. Mówię, rozumiesz mnie? Ja nie chcę różnych rzeczy. Bo ja jestem zaspokojony w kule, rozumiesz? Jestem zaspokojonym człowiekiem. Kiedyś jak nie byłem zaspokojony, tak?
to nie wiem, ile bym nie miał pieniędzy, to zawsze coś mi kurczę brakowało. Zawsze to było za małe, za słabe. Cokolwiek w ogóle miał, to było jakiś brak zawsze miał. A dzisiaj tak nie jest. Więc pamiętaj też, co trzeba ze sobą robić, jeżeli chodzi o pieniądze.